Dzień dobry, cześć i czołem, witam Was w nowej MopMania, a więc w programie, w którym podróżujemy po świecie szukając nowinek technologicznych, a ten odcinek zaczynamy od bardzo mocnego uderzenia. Takim mocnym uderzeniem zaskoczyli wszystkich Estończycy, którzy skonstruowali pierwszy autonomiczny czołg. Type X Robotic Combat Vehicle jest całkowicie kontrolowany przez sztuczną inteligencję. W środku nie ma ludzi. Może się rozpędzić aż do 80 km na godzinę, a na wyposażeniu ma działo Bushmaster 30 mm, chociaż może mieć również działko 50 mm, pociski przeciwpancerne, a nawet bojowego drona. To jak już o wojnie i dronach mowa, to zajrzyjmy jeszcze na Ukrainę. Tam drony będą pomagały w rozminowywaniu dróg i pól. I myli się ten, kto myśli, że to tylko w interesie naszych wschodnich sąsiadów. Ukraina to jeden z największych na świecie producentów żywności, a zaminowane pola oznaczają brak zbiorów. Drony walczą więc również o zawartość naszych lodówek. To zostawmy już wojny i uzbrojenie, bo mam jeszcze coś z zupełnie innej beczki. Jak myślicie, gdzie za kilka lat będziemy latać na wakacje? No właśnie, nigdzie, bo pytanie nie będzie brzmiało, gdzie lecimy, tylko jak wysoko. Tak ma wyglądać pierwszy w historii latający hotel. Ten samolot ma mieć na pokładzie mnóstwo pokoi, ale nie tylko, bo będą tutaj też bary, restauracje, kina, teatry, sala ślubów, a nawet nowoczesny szpital. Co ciekawe, taki latający hotel może nie dotykać ziemi przez wiele, wiele lat, a to dlatego, że ma być napędzany niemal nieskończoną energią atomową z małego wewnętrznego reaktora. Na taki wypoczynek pewnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale przyznacie, że na razie nikt nie wymyślił bardziej odlotowych wakacji. Pomarzyć dobra rzecz, ale na razie zejdźmy na ziemię, bo tutaj też jest fajnie. No i fajnie, że dojechaliście ze mną do końca tego odcinka MopMania. Tak, bo to już jest koniec, ale spokojnie, bo MopMania niebawem powróci. Ja lecę szukać nowych wrażeń technologicznych i widzimy się niebawem.